sobotę, jest piękna pogoda, świeci słoneczko. Tutaj mamy jaglanko owsiankę z wirkami kokosowymi i kakao i do tego będą tradycyjnie owoce. Będziemy kosić fany, powiedz. No to wszyscy słyszą, Paweł. Paweł intensywnie się tutaj bardzo pracuje tak nad jakimiś czołgami. Tam drugi misio mały się buja. No i co? I mamy dzisiaj w planach pójść na miasto, trochę pochodzić po sklepach, porobić zakupy. Paweł, o, już sobie wyciągnął sprzęta i ma w zamiarze nagrywanie. No co ja gadam? Na koszenie. Będzie kosił trawkę. Mama wczoraj intensywnie pracowała w ogrodzie. Widziałaś moje truskawki? No zobaczę twoje truskawki. Znaczy moje truskawki. No. A czemu mam zacząć jeszcze raz? Co? Nie wiem. Obrzydko mówiłam? Nie, dobrze. Ale mama wyszła. A co mama tak brzydko mówi? No faktycznie, jak się słyszałam sama, to ci miałam głupi głos. Okropny głos. No nie mogę z takiego głosu. Nie zgadzam się na taki głos. Proszę bardzo. 3 godziny później, a my dalej w domku. Kocie, zostaw pomidora. 3 godziny my dalej w domku, ale spójrzcie, jak mam teraz pięknie posprzątane, wysprzątane, wymuskane, wypielone, posadzone i w ogóle skoszone i w ogóle luks. Luks, proszę Państwa, nie wygląda to już jak patologiczne podwórko. Misiu. A my zbieramy się teraz na miasto, znaczy zbieramy się od 3 godzin i było słonecznie, a teraz pada. Więc nie wiem, czy czekać, aż przestanie padać. Tuduszy. Dzień dobry. Dobry. Dzień dobry. Chciałam słuchać. Upada. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam słuchać. No właśnie. Halo. Babci jestem? Babci jestem? No uśmiechnij się trochę. No pokaż, że babcię chociaż trochę lubisz. No nie bądź taki... I się dziadek pojawił. Dziadek się schował. Dziadek ma tremę. Dziadek się wstydzi. Nie lubię babci. Lubię babcię. Chyba z urzędu muszę babcię lubić. Nie. Nie mam wyjścia. Kuka. Kukułeczka, kuka. Tak? I co? Idziemy, nie idziemy, zobacz, co mi się ogarnęłaś, pada. Otóż ja się chwileczkę ogarniam. No, od rana. Zatem wiesz, żeby mieć twarz, to ja się muszę już ogarnąć jakiś czas, nie? 24 godziny później. Jak widzimy, sytuacja niezbyt się zmieniła od ostatniego razu. Mama dalej tam siedzi, Paweł dalej tam siedzi. Mały misio dalej tam siedzi. 24 godziny. Robcio je śniadanko. Czyli przez 24 godziny zmieniła się jedynie pogoda, bo chyba jak Wam pokazywałam, to było słoneczko. W międzyczasie już padał śnieg, deszcz, grad i wszystko razem wzięte. Ja mam znowu na śniadanko moją kaszkę. Tym razem mam śmieszną... Ja nie mam śniadanka. Nie mam śniadanka jeszcze. Nie ma śniadanka. Nie będzie śniadanka. Nie ma czasu na śniadanko. Nie ma czasu na śniadanko. To jest mój soczek z cytryny, który zaraz wypiję. I zwijamy się. Dzisiaj mamy w mieście pokaz starych samochodów, więc pojedziemy z Wami zobaczyć, co tam się dzieje. A potem po południu mamy grilla. Przychodzą do nas znajomi z nagrywaniem, żeśmy się jakoś nie ogarnęli i zapomnieli. Nie? Nie? Nie, no trochę wyszło. No nie wyszło, no to w 5 minut. Nie no, 40 minut było nagrywania. No ale to, to bo wczoraj nagraliśmy Wam challenge, także spodziewajcie się śmiesznego challenge'u. No, a teraz my się ogarniamy, bo mamy mało czasu. Już sio. Od tego kompa. Wszyscy właśnie się ogarniają. No, wszyscy widać, jak się bardzo ogarniają. Wszyscy gdzieś tam nos wsadzają. Zajęcia własne mamy. No, dobra. To się zbieramy, tak, bo jest niedziela, zapomniałam powiedzieć, że dziś mamy niedzielę, a w ogóle to dzień dobry. Dwie godziny później. Co? Co? A.
sytuacja się nie zmieniła, poza tym, że dzidzia poszła spać. I trochę więcej słonka wyszło. I ja mam kawę. Ja się przebrałem. Ja się też ubrałam. No i dalej wszyscy zajęli swoje pozycje. Wyjściowe. Dalej wszyscy zajęli swoje pozycje. No i tak wygląda nasz dzień, no, który się już z kolei... No, no, mieliśmy wyjść o 12, jest pół do pierwszej, czyli pół godziny po ślizgu. Tylko jeszcze nie wiadomo, kiedy wyjdziemy. Ja też czekam. Kiedy się pupy odkleją od krzeseł i foteli. Ja czekam, kiedy babcia... A wy nie wiem, czy widzicie, ale dziecko nie ma twarzy, przecież mu kaptur spadł. No co żeście zrobili? Nie wiem. Jak wy pilnujecie dzidzi? Jakaś masakra, co się w tym domu wyprawia? Cały dzień później. O. Dziadek się w ogóle nie ruszył z tej kanapy. Tak, ale przyszedł do mnie ktoś. Ale maluszek się obudził, Dzień dobry. No, ale na szczęście reszta się ruszyła i zobaczcie wielkie przygotowania. No, 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 nikt tego nie widział. Wielkie przygotowania, tutaj powstaje jakieś ciasto magiczne. No jakieś, bo nie wiem jakie w ogóle. Teraz będziemy mieć gości, także ciężko pracujemy. Hallo! Tak, żeśmy się ciężko dzisiaj zbierali, że nie wyszedł nam ten pokaz samochodów, niestety. Na szczęście są jeszcze jutro. Także jutro pójdziemy zobaczyć. A teraz lecimy... Boże, jaka jestem blada. A teraz lecimy... Co? Przygotowywać grilla.